Panie Przewodniczący, chciałem jeszcze powiedzieć tak publicznie, żeby wszyscy wiedzieli. Ten punkt ósmy, paragraf ósmy, punkt drugi mówi o czytaniu opinii komisji i wniosków radnych. W całej tej uchwale, bo to mam projekt uchwały, który sobie wydrukowałem, z 15 października 2010 roku, nie ma nigdzie właśnie trybu zgłaszania tych wniosków radnych. Występuje tylko ten zapis, odczytanie opinii i wniosków radnych. W związku z powyższym, tak jak żeśmy mówili, nasza intencja była taka, żeby radny nie był już załatwiony na etapie komisji, tylko miał jeszcze możliwość zgłaszania tych wniosków na sesji budżetowej. Dziękuję bardzo. Pan Marek radny. Dziękuję. Szanowni Państwo, i dlatego należy się trzymać, uważam, tego punktu, który powiedział pan Andrzej, że należy zgłosić wniosek, należy zgłosić opinię komisji i wnioski radnych. Więc jako przewodniczący komisji budżetowej, czy pan Wieczesław jako przewodniczący komisji oświatowej powinien zgłosić opinię komisji, czyli opinia komisji jest negatywna, wnioski radnych są takie. Dlatego jest negatywna, bo trzeba było to, do budżetu, to, do budżetu, to, to, to i to. I mamy wypełniony ten punkt, żadnych kłótni. A dlaczego taką jakąś okrężną drogą, dlaczego ja jako członek komisji budżetowej nie mogę podyskutować nad tymi wnioskami, które pan Andrzej przedstawił, nie zgłosił ich na komisji. Ja nie wiedziałem, jakie to my, tylko okrężną drogą chodzi jakoś prywatnie do pani burmistrz, pomija komisję rady. No, o co tu chodzi? Jeszcze ja. Panie Przewodniczący, myślę, że w swoim wcześniejszym wystąpieniu bardzo dobitnie wytłumaczyłem, dlaczego zostało to zgłoszone aż 7 stycznia. Dlatego, że przyjąłem właśnie tą w dyskusji opinię pani burmistrz, że nie puszczają wskaźniki. I dlatego tłumaczyłem, że pan nie zgłaszał wniosków, kolega Sępek nie zgłaszał wniosków, bo po prostu uznaliśmy, że pani burmistrz ma rację w tym momencie i nie ma pieniędzy na inwestycje. Nie chcieliśmy tych spraw pogłębiać, bo wiadomo jest, że my jako rada, jako radni, nie możemy wpływać na zwiększenie deficytu budżetowego. O zwiększeniu deficytu budżetowego mówi tylko ustawa o finansach publicznych, że jest to tylko i wyłącznie właściwość organu wójta czy burmistrza. Dlatego tutaj te wnioski nie zostały złożone. Wyraźnie mówiłem, że zostały złożone po 30 grudnia, jak się okazało, że jednak te wskaźniki puszczają. No to pan kolega pominął. Dziękuję. Tu radny chciałem zabrać głos, bo też byłem jedną osobą rady, która zgłaszała poprawki do budżetu. Poprawki zostały odrzucone przez komisję budżetową ze względu na to, że trzeba było wskazać finansowanie tych poprawek. Jeśli chodzi o tutaj o poprawkę do budżetu, gdzie zwróciłem się do pani burmistrz na samochód o 200 tysięcy, zwróciłem się o zwiększenie deficytu. Zwiększyłem się o zwiększenie deficytu. Z tej dyskusji, którą tu prowadzimy, to ja wynoszę taki wniosek, że rada chętnie by przyjęła budżet starej wersji, a nie w nowej wersji. Ja w swoich wnioskach nie wskazywałem inwestycji nowych, tylko inwestycje te, które są rozpoczęte na naszej miejscowości i których kończą się projekty, żeby to było realizowane. No więc jeśli tutaj mówimy o zrównoważonym rozwoju miejscowości, to nie wyróżniajmy tylko dwie miejscowości, tylko róbmy inwestycje we wszystkich miejscowościach. I jeśli teraz komisja gospodarcza uważa, że moje wnioski nie są uzasadnione, no to niech powie, czym nie są uzasadnione. Tym, że inwestycja ma być nierealizowana, która była rozpoczęta. Moim zdaniem powinny te inwestycje być realizowane. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, ja proszę. Panie Przewodniczący, te wnioski zostały przegłosowane z tego względu pana Marcinka negatywnie, że nie pochodziły właśnie ze zwiększenia deficytu, tylko pochodziły zabrać w Ryglicach z parkingu, dać na chodnik zawasowy. Zabrać z chodnika. Przepraszam, Lubczy. Zabrać, no, dokładnie, proszę, bo. Zabrać z chodnika w Ryglicach, dać na oświetlenie w Lubczy. Dlatego większość radnych na komisji nie wyraziła pozytywnej opinii odnośnie takiego działania. Panie Marcinie, nikt nie jest przeciwny temu, żeby te inwestycje nie były, bo wiemy, że te inwestycje są potrzebne. Pani burmistrz, tak jak powiedziałem, znalazła środki, zwiększając deficyt budżetowy na te zadania w Lubczy, które były omawiane na komisji, a zostały przegłosowane negatywnie w tym
trybie tego budżetu, bo tryb budżetu nie zezwalał na to, żebyśmy mogli zwiększyć deficyt budżetowy, przegłosowując jako komisję. To bardzo proszę. Pomysł jest szczerze, zabrać, ale po części, nie mówimy o całości zabraniu inwestycji, no zabrać część tej inwestycji i dać na tą miejscowość część. Nie zabieramy inwestycji w całości, tylko zabieramy pewne środki, gdzie inwestycje będą prowadzone i w tej miejscowości. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, no, żebyśmy tak nieskończoność tutaj nie dyskutowali, bo i tak jeszcze jest jeden punkt tutaj przewidziany na dyskusję. Tu chciałem tylko, co Pan Marek, radny Wójcik, poruszył. To wszystko, Panie radny, zależy właśnie od podejścia, jaką ścieżką idziemy. Jeżeli, tak jak Pan mecenas przedstawił, że raczej skłania się do tego, że na komisjach to powinno być i zamknąć, to oczywiście w tym miejscu miałby Pan rację całkowitą, że powinno tam spłynąć, tam dyskusja, Pan ma możliwość i wszyscy radni się zapoznać. Natomiast jeżeli prawidłowym by było to, co tutaj Pani Radna Kukla i jeszcze inne osoby przedstawiły, zamysł, że do końca można procedować we wnioskach, no to właśnie też jest tu, bym powiedział, przewidziany punkt E, dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. Właśnie dyskusja, żeby jeszcze ogół radnych mógł się zapoznać z tymi wniesionymi jak gdyby jeszcze sprawami. Tak jak mówię, no wszystko tu z tej dyskusji wynika i idzie w kierunku tej pewnej różnicy podejścia, kiedy wpłynął czy wniosek, czy pismo w sprawie dodatkowych prac do budżetu na 2014 rok. I też chciałem podkreślić, nie jest bez znaczenia, to odpowiadając tutaj może i radnemu Sępkowi i jeszcze kilku radnym, że faktycznie, bo ktoś pyta, czemu wcześniej nie było tej inicjatywy, czy tej aktywności radnych na komisji. No, to też trzeba powiedzieć uczciwie sobie, drodzy Państwo, że jeżeli mówimy, że nie ma możliwości, no to też i nie ma propozycji jakichś takich branych, chociaż dużo jest do zrobienia. Ale później, faktycznie, jeżeli się pojawiła już jak gdyby sprawa zwiększenia deficytu i dodatkowych spraw, no to taka jest kolej rzeczy, to też pobudziło, że jeszcze można zrobić przynajmniej w tych miejscowościach, gdzie te budżety były niskie. I tak to wygląda. To jest kwestia oceny i podejścia. Ale wrócimy jeszcze do tej sprawy w kolejnym punkcie, natomiast chciałbym, żebyśmy posunęli się trochę dalej w tej materii uchwały budżetowej na 2014 rok i proponuję, żeby teraz przejść do punktu C, mianowicie odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. A później może nie wiem, czy o tym. I chciałbym tak zapoznać z uchwałą, z kilkoma uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Pierwsza uchwała numer SO7/421/11/13. Składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej gminy Rygice na 2014 rok. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 3, artykuł 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, w związku z artykułem 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w osobach przewodnicząca Krystyna Imioło, członkowie Patrycja Krupa i Krzysztof Wętry, po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej postanowił pozytywnie z uwagami zaopiniować projekt uchwały budżetowej gminy Rygnice na 2014 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2013 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie wpłynął opracowany przez burmistrza Rygnic projekt uchwały budżetowej na rok 2014. Projekt uchwały budżetowej został opracowany w sposób zgodny z wymogami prawa obowiązującego w powyższym przedmiocie na rok 2014. Struktura uchwały budżetowej odpowiada wiążącym w tym względzie przepisom wynikającym z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Szczegółowość uchwały budżetowej oraz towarzyszące projektowi uchwały uzasadnienie nie budzi zastrzeżeń składu orzekającego. Zaplanowane dochody budżetu co do ich wysokości i źródeł pochodzenia pozostają w zgodzie z ustawami. Wydatki budżetu obejmują
środki na zadania własne, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także na zadania powierzone na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W projekcie uchwały budżetowej wyodrębniono dotacje, jakie zaplanowano na 2014 rok, do przekazania z budżetu gminy dla innych jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dodatkowo wyodrębniono dochody z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków nimi finansowany, plan dochodów i wydatków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także środki stanowiące fundusz sołecki. Łączna kwota planowanych wydatków bieżących w relacji do planowanych dochodów bieżących dochowuje normatywu z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W ramach przychodów zaplanowano oprócz kredytów i pożyczek także wolne środki w kwocie 489 624 zł. Wolne środki to stanowiące nadwyżkę środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zatem kwota wolnych środków ustalona jest na podstawie wykonania budżetu prezentowanego w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok poprzedzający rok budżetowy. W dacie wydawania opinii nie jest możliwe zweryfikowanie informacji w zakresie rzeczywistych wielkości tychże środków ze względu na to, że będą one wynikać dopiero ze sporządzonego przez gminę bilansu z wykonania budżetu za 2003 rok. 13 rok. Niezaangażowane w budżecie 2013 roku środki wynikające z bilansu za 2012 rok stanowią kwotę 271 643,25 zł. W budżecie zaplanowano także rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Plan budżetu na 2014 rok zakłada deficyt w wysokości 481 587 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek. Projektowane wielkości budżetu 2014 roku odpowiadają wartościom ujętym w projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybice w zakresie podstawowych wielkości z artykułu 229 ustawy o finansach publicznych i projektowanych przedsięwzięć wieloletnich z artykułu 231 wyżej wymienionej ustawy. W toku analizy opiniowanego dokumentu skład orzekający zwrócił uwagę na zaniżoną kwotę utworzonej w ramach wydatków budżetu gminy na 2014 rok rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego. Zaplanowana rezerwa na ten cel w wysokości 70 tysięcy złotych jest niższa niż wynika z wyliczenia na podstawie sposobu wskazanego w artykule 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Rezerwa ta ma charakter obligatoryjny, a jej wysokość nie może być niższa niż określa powołana wyżej ustawa. Według obliczenia składu orzekającego winna ona wynosić nie mniej niż 73 492,65 zł. Reasumując, projekt uchwały budżetowej gminy Rybice na 2013 rok zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym odpowiada wymogom prawa regulującego materię przedmiotu, stąd postanowiono pozytywnym z uwagami jak wyżej jego zaopiniowaniu. Dodatkowo skład orzekający sygnalizuje, że przed podjęciem uchwały budżetowej na 2014 rok należy uwzględnić wszystkie wymagania wynikające z nowych lub zmienionych przepisów finansowych, które weszły lub wejdą w życie po opracowaniu projektu uchwały budżetowej. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego pani Krystyna Imiowo. I druga uchwała składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrankowej, to jest uchwała S07/426/1/4/13 z 12 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Rybice na 2014 rok. Działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykułu 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
Skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrankowej w osobach przewodnicząca Krystyna Jemioło, członkowie Patrycja Krucha i Krzysztof Wętryk. Po zapoznaniu się z przedstawionym projektem uchwały budżetowej gminy Rybnice na 2014 rok postanowił pozytywnie zaopiniować możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Rybnice na 2014 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2013 roku do Regionalnej Izby Obrankowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie projekt uchwały budżetowej gminy Rybnice na 2014 rok. W projekcie tym zaplanowano dochody w wysokości 33 567 499 zł 4 grosze oraz wydatki w wysokości 34 049 086 zł 4 grosze. Wykazany deficyt budżetu gminy Rybnice planowany na rok budżetowy 2014 wynosi 481 587 zł. Przedłożony projekt uchwały budżetowej zakłada, iż deficyt ten zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek. Wskazane źródło jest zgodne z artykułem 217 ust. 2 punkt 3 ustawy o finansach publicznych. Źródło pokrycia deficytu nie budzi zastrzeżeń z punktu widzenia legalności ich zaplanowania. Wielkości budżetu planowanego na 2014 rok, uwzględniające pożyczki wskazane jako źródło sfinansowania planowanego deficytu oraz koszty obsługi długu, jak i obciążenia wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań w latach 2014-2028, nie spowodują naruszenia zasad uchwalania budżetu jednostek samorządu terytorialnego określonych w artykule 242 i artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Zachowanie wskaźnika spłaty długu z artykułu 243 ustawy, jak wyżej w latach objętych prognozą, uwarunkowane jest realizacją poszczególnych składowych budżetu kolejnych lat na poziomie prognozowanych wielkości. Mając powyższe na uwadze, skład orzekający postanowił jak w sentencji uchwały. I podpisała również przewodnicząca pani Krystyna Jemioło. I trzecia uchwała, jest to uchwała numer SO7/429/1/11/13 składu orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrankowej w Krakowie z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 i artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrankowych, artykuł 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, skład orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrankowej w Krakowie w osobach przewodnicząca Krystyna Jemioło, członkowie Patrycja Krucha i Krzysztof Wętryk, po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej postanowił pozytywnie z uwagami zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice został przekazany w formie dokumentu elektronicznego do Regionalnej Izby Obrankowej w Krakowie Zespołu Zamiejscowego w Tarnowie w dniu 15 listopada 2013 roku. Przekazany dokument spełnia wymogi formalne wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Merytoryczna ocena przedmiotowego dokumentu skłania do wniosku, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice spełnia wymogi obowiązującego prawa, a w szczególności unormowań działu 5 rozdziału 2 ustawy o finansach publicznych. Projekt wieloletniej prognozy finansowej został sporządzony z dochowaniem wymogów w zakresie szczegółowości ustalonej artykułem 226 ustawy o finansach publicznych. Analizując przedmiotowy materiał, stwierdzono spadek planowanych wydatków bieżących w stosunku do 2013 roku, zwłaszcza w latach 2014-2015. Zmniejszeniu uległy także planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Z objaśnień wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej wynika jedynie, iż w 2013 roku nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji, a co za tym idzie wzrostu składek od nich naliczonych. Przy czym uwzględniono wzrost wysługi lat pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W przypadku konieczności
konieczności zrealizowania w 2013 roku wyższych wydatków niż to wynika z założeń. Pogorszeniu może ulec wskaźnik spłaty długu, o którym mowa w punkcie drugim niniejszej opinii, a w przypadku jego niespełnienia w danym roku budżetowym organ stanowiący nie mógłby uchwalić budżetu. Projekt obejmuje okres roku budżetowego 2014 oraz kolejne lata do 2028. Przyjęte wieloletnie prognozy finansowej wartości dla 2014 roku są zgodne z odpowiednimi wielkościami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok w zakresie podstawowej wielkości z artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. W latach objętych prognozą planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, a zatem wymóg dotyczący możliwości uchwalenia budżetu w tych latach określony w artykule 242 ustęp 1 ustawy o finansach publicznych został spełniony. 2. Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmuje wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe w szczegółowości określonej w artykule 226 ustęp 3 z uwzględnieniem ustępu 4 ustawy o finansach publicznych. Prognoza kwoty długu załącznik nr 1, która została sporządzona na lata 2014-2028, obejmuje okres, w jakim przewiduje się pełną spłatę już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Roczna wartość obciążeń budżetu spłatą długu i kosztami jego obsługi do planowanych dochodów ogółem budżetu danego roku nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla bezpośrednio poprzedzających dany rok 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Do wyliczeń relacji z artykułu 243 z uwzględnieniem artykułu 244 ustawy o finansach publicznych wzięto pod uwagę planowane wielkości budżetu roku 2013 według stanu na 30 września 2013 roku, jak też przewidywane wykonanie na koniec 2013 roku, które posłużyły do wyliczeń wskaźnika spłaty długu w kolejnych latach objętych prognozą do 2016 roku. Przy tych wielkościach we wskazanych latach wskaźnik spłaty pozostaje zachowany. Skład orzekający zwraca uwagę, iż należy mieć na uwadze normę określoną w artykule 243 ust. 2 ustawy, zgodnie z którą przy obliczaniu relacji jak wyżej planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za 3 kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego przyjmuje się jedynie dla roku poprzedzającego rok budżetowy. Dla poprzednich 2 lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. Oznacza to, że faktycznie wykonanie wielkości na koniec 2013 roku wynikające ze sprawozdań budżetowych mogą wpłynąć niekorzystnie na wskaźnik spłaty w roku 2015 i 2016. Prognozowane rozchody z tytułu spłaty długu w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową przyjęto przy założeniu, że dług na koniec 2014 roku wyniesie 17 159 321 zł. Skład orzekający zwraca uwagę na brak objaśnień w tym zakresie wobec faktu, iż na podstawie wielkości faktycznego zadłużenia wynikającego ze sprawozdania RPZ na koniec roku 2012 z uwzględnieniem planowanych wielkości przychodów i rozchodów w latach 2013 i 2014 kwota długu na koniec roku 2014 nie pokrywa się z kwotą wyżej wskazaną. Zdaniem składu orzekającego brak objaśnień co do tak przyjętych wielkości długu powoduje, iż nie można odnieść się do poprawności wykazanej kwoty. 3. Zaproponowane w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej upoważnienia dla burmistrza Rejbi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, jak też tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności mogą wykraczać poza rok budżetowy oraz upoważnienie dla burmistrza do przekazania określonych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych znajduje umocowanie w przepisach artykułu 228 ustawy o finansach publicznych. Uwzględniając powyższe skład orzekający postanowił jak na wstępie. Podpisała przewodnicząca składu orzekającego pani Krystyna Imiało. I to są
Szanowni Państwo, trzy opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące przedłożonego projektu budżetu. Proszę. Panie Przewodniczący, proszę o 10 minut przerwy. No bardzo się do tego przychylam. Ogłaszam 10 minut przerwy.